Ok, brawo, przesuwamy się 500 metrów są. Zapraszam za mną. Więc teraz tak, całość stop. Przereaguj frontem do mnie zbiórka. Więc czołem, panowie. Jak dobrze pamiętam, wasze specjalizacje są następujące. Blaster, ty jesteś RTO? Potwierdzam. Kenji jest JTC. Tak, JTC. W porządku. Dobra, panowie. Chwila na przezbrojenie się. Proszę o jednolitość, jeżeli chodzi o amunicję. Blaster, nie wiem czemu, ale mam broń strzelca wibrowa go. Blaster odmawiam, mam MK zwykłą. Nie, sorry, Kenji, przepraszam. Dobrze zbrojali się, panowie, te skrzynki są dla nas. Dowódco, to wywalić tą broń, tak wziąć karabinek z rozmowy? No, nie zostałem poinformowany, żebyś był strzelcem wyborowym. Pobierz tylko, proszę ja ciebie, znacznik laserowy i baterię do niego. To jest, a radio? Zajmie się tym RTO, czy mam wziąć swoje długie radio? Nie, ty nie jesteś RTO, jest nim Blaster. Mimo tego Blaster ja też pobiorę radio długie, także... Radzicie kogoś? Bardzo mnie to cieszy. Nie będę musiał nic powtarzać. Tak przynajmniej zakładam. Ty też je weź ze sobą. Dla zasady. Słuchaj, rower. Mamy z radioczek? Przepraszam, zmianę częstotliwości radio na 73,5. Radio 152, panowie. 73,5, tak? Tak. Racja medykamentów na jednego żołnierza, 3 bandaże, 2 morfiny. Adrenalina dowolnie. Medyk, ty tam wiesz, ty się baw sam. Jasne. Dobrze, każda drużyna ma własne skrzynie. Podoba mi się. Dobra, Charlie, póki mnie wszyscy słyszą, każdy jest proszony o wzięcie jednej apteczki. Ułatwi mi to strasznie życie. Jak i również wam. Dobrze, bawmy się dalej. Chłopaki, po chuj wybierzecie do odbiorniki. Wy mi wytłumaczcie, no kurwa. Adrain nawet uznania, ja nie biorę. Nie mamy noktowizji, zaopatrzcie się w latarki, bo może się ściemnić. Latarki czerwone. Czerwone? Potwierdzam. Jak to się stało, że szeregowy White Wolf tutaj jest? Nie wiem. No to proszę się oddalić do skrzyń swego czołu. HQ 5-5 do zbioru. HQ to Foxtrot, to radio czego odbiór? Abram Sarlak melduje gotowość. HQ 5-5 do zbioru. Po przyzbrojeniu się udaje się. HQ to... Tu Alfa radio czego. HQ to Alfa 5-5. HQ to Bravo radio czego. HQ to Bravo 5-5 do zbioru. Chcesz się bawić radiem Blaster, czy zostajesz na nasłuchu? Obojętnie. Mogę przejąć w każdej chwili. Na razie przejmę, zostań na nasłuchu. Okej. Jak zrozumiałeś Blaster? Zrozumiałem. Kenji też ma M136-7 pocisk. No, przecież to jest wyrzutnia jednorazowa, z tego co wiem. Ta jest akurat wielorazowa. Poruczy go pilne, czy mogę pobrać odbiornik? Czekajcie, mamy własne skrzynki, prawda? A więc tak robię. Jak ja bym to... Ktoś ja stracił od nas? Proszę. Nasz medyk stracił od nas? Tak mi się wydaje. Chyba tak.
Granatów nie ma zwykłych. Blaster? Tak, słucham. Ty możesz na częstotliwości lotniczych fabryki podawać im, kiedy będzie cel oznaczony? Proszę o pobieranie PTB. Tylko za zgodą dowódcy. Dobra. No nie ma problemu, jeżeli jest taka zgoda. A nie, jest problem. Jest problem, nie mogę być. Przykro mi. Co nie możesz, o co chodzi? Bo ja mam ten wskaźnik laserowy, nie? I trzeba lotnictwo podawać, kiedy będzie włączony i kiedy cel będzie oznaczony. No trzeba, i co w związku z tym? To ja będę panu przekazywał, tak? Takie informacje o panu lotnictwo. Wszystko będziemy ustalali. Jeżeli będziemy potrzebowali wsparcia lotniczego, to ty jesteś tylko od zaznaczenia celu. Ewentualnie ja będę przekazywał Luperto. Jo. Problem, straciliśmy już dwóch żołnierzy, tak? Sarla chyba zyskuje przytomność. Już mówię. Tak jest lornetkę, bo ja mam niepotrzebną. Ja mogę ci dać lornetkę. Ale ja też mam, a nie potrzebuję. Dobra, będę nosił do tego. Plecami do baraku. Kto pyta? To Digita, szukam odbiornika. Widzę, że masz jeden wolny, czy mogę wziąć? Proszę bardzo. To mogę gdzie jest drużynę prawo? To tu. A mogę poprosić... Możesz zawrócić do mnie i podejść tu? Słucham. Mogę poprosić na bok? Broń żołnierzu. Mogę poprosić na bok? Poprosić na bok. Tak, proszę. Przepraszam panowie, miałem chwilę problemów ze słuchem. Proszę też. To przecież się mieć. Okej, chłopki. Blaster? Tak, słucham. Sprawdziłeś łącznie z HQ, tak? Potwierdzam. Dobra, to zostań na słuchu, przycisz sobie radio, ja przejąłem, jak mówiłem. Sarlak, jesteś odpowiedzialny za chłopaków. Zaczekajcie tu na mnie, lecę na odprawę, ok? Sir, yes sir. Zróbmy sobie radiotekę. Dokładnie, to jest dobry pomysł. Póki jeszcze dowódca nie doleciał na zebranie, także od blastera lecimy. Blaster, Radyszek. Sarlak, check. Belu. Jordan check. Henry check. Marley check. Szalony chyba dopiero radio pobiera. Jasne. Ale wszyscy na pięć. Dobra panowie. 73.5. Szalony radio, tak? No, pięć. Dobra. Charlie, radio, check. Dobra, panowie, spocznij, możecie się usiąść. To jest specjalne, gdy mieliśmy grać? Nie.
Tylko i wyłącznie zestaw medyczny, czyli 3 apteczki, 3 bandaże. Czy ktoś z was widział... Czy ktoś z was widział, jak się przezbrajał kolorowe dymy? Nie. To ja mam też, ale... Okej. Apteczki, dwie morfiny i dwa bandaże, nie? Latarkę kolorową, tą czerwoną znaczy. No to jest dobry pomysł, żeby pobrać jeszcze tą czerwoną. Ty szalony jesteś JTAG czy... No proszę. Jaką masz specjalizację? Strzelec. To znaczki klaserowe ci nie będzie potrzebny, bo widzę, że chyba masz zamontowany. Nie wiem, nie miałem problemu technicznie, także... To sprawdź, jeżeli masz na broni zamontowany wskaźnik klaserowy, to możesz go zdjąć. Nie, a latarka. Brawo do Uniform 01 zgłosił. Na broni. Latarka czerwona osobista, nie? Czerwona? Brawo, zgłosić. Do Alfa odbiór. Baczność kompania, dowódca idzie. Idzie baczność w całości. Hejczkę do Alfa odbiór. Tu Alfa odbiór. Dobra, chłopaki. Hejczkę do Alfa, macie zadawać się do handlików. Masz aktualne zadanie. To jest wasz płat, musicie się poruszać. To przeprowadzenie spotu na miejscowość Somato. Tak jak może zauważyliście na briefingu, będziemy, oznaczyłem tam punkty orientacyjne. Nasze zadanie to udanie się na punkt Kilo Alfa, przeprowadzenie stamtąd spotu, oczekiwanie na drużynę Charlie, gdy ona przeprowadzi spot i poprowadzenie, że tak powiem, całego szturmu od północy. Podczas naszego manewru obserwacji od północy drużyny Uniform, to są lawy. Czołg oraz drużyna Alfa oczekują na drodze. Przepiszcie teraz ode mnie markery, wszystko się rozjaśni. Bierzemy ze sobą dwa handwiki i dzielimy się na dwie sekcje, które zaraz ustalę. Więc tak. HQ, to Foxtrot. Czy mamy formować już konwój? Odbiór. Tutaj HQ potwierdzam. Blaster do RTO. Blaster, z uwagi, że ja też dysponuję radiem długim, będziesz dowódcą drugiej sekcji. Taka informacja dla was, będziecie zamykać konwój z podmiechankami, jak zrozumiałeś, odbiór. Sekunda. Tutaj Alfa przyjąłem, będziemy zamykać konwój bez odbioru. Tutaj Alfa gotowa do odjazdu, prawe pobocze wyjazdu z bazy. Oczekujemy na resztę, zamykamy konwój bez odbioru. 8, 2, 4, 5, Team Green! Tak. Adamix, Sarlak, Kenji, Marley to jest sekcja dowódcza. Mam pytanko. Kto jest naszym dzieci takiem? Kenji. Kenji, okej. Okay. Jest
Dobra, za mną panowie. Ale w tempie. Bierzemy Humpy z M2-kami, żeby nie było jeszcze drugiego Humpy z M2-ką, który mógł ten gaz wygarnąć. Tych po lewej weźmy. Digital weź tu żyje. Dwójce Trogon kierowca. Który tutaj wszedł? Kto jest w pojeździe? Tak się spytam. Sarlak, pierwszy. Sarlak, to się zgadza. Kenji. Kenji jest. Marley. Solony. Jestem. To kto tutaj siedzi z tyłu? Pewnie Solony. Solony. No to stwierdzam. Trodon jesteś? Jestem, po lewej stronie. Czy mam być kierowcą? Możesz być kierowcą? Dasz radę? W porządku. Tylko to jest szalony. Szalony, weź strzelca. Będziesz szalenie strzelał. Będziesz szalał, nie. Głównego strzelca weź. Tego u góry, na wieży. Czekamy się na killer wagon dojdzie. Trochę pomatałem wam dzisiaj jakieś tak. No proszę mi powiedzieć, co jest niejasnego w tych słowach? Czy to co jest na dachu to jest M2? Ja nie chodzę z wodajczkiem. Kolorowy. Kurwa, zmienić natychmiast ten pojazd, nie chcemy granatnika, raz. Okej, dwójka, wysiadać. Dwójka to jest kamik obok. Jak się zrozumiałem, będziemy oczekiwać. Tam ten żyje? Ja na niego, jeśli nie, to będziemy się jakoś z tym poradzić. Ja nie wiem, co to przyjęło. HQ to Foxtrot, jesteśmy oh, już na czele kolumny odbiór. Wujka gotowa. 20, w tym gdzie wszyscy są w kolumny przed wyjazdem falki. Jeszcze chciałby. Ruszajcie za nami. Brawo, otwieram. Ja nie tam były dwa przyjęły. Alfa przyjęła. Tutaj prawo do HQ, jesteśmy w ustawieniu, oczekujemy. Jak to opornie jeździ? Jaki jest kanał z RTO? Znaczy RTO z HQ? 50. Bo my tu nie mamy RTO. Nie jestem RTO. Aha, chcecie, mogę wam na głośnik puścić, ale to będzie bez sensu. Ja chciałem właśnie włączyć w pojeździe, ale to będzie trochę całe dobie. Posłuży. Bez sensu. Dzięki, Adam. Dzięki. Miałem okazję już służyć z Marlajem. No, myślałem, że tak prosto w nich wyjedzie. No, to ja myślę, że byliśmy razem w żandarmerii. Pamiętne czasy. Z oddziału wjeżdżamy za minutę, odbiór. Brawo przyjął. Specjaliści do HQ odbiór. HQ zgłasza. Specjaliści pakują się do spraya, czas do wylotu maksymalnie minuta. HQ do specjalu, zrozumiałem zgoru. Brawo do HQ. HQ zgłasza. Brawo do HQ, jakaś kolejność konwojowa?
Tutaj hejć, powtarzam kolejność konwojową. Prowadzi Foxtrot, potem uniform 0102. Zamyka Alfa. Brawo, przyjął, ustawiamy się za pancernymi. Jedź za nim. Jedź za nim. Podjedziemy za czołgi. Przyjął. Odstęp 10 metrów. On mówi na krótkim, nie? No, to jest dobrze. Bardzo dobrze. Brother, co się dzieje? Nie nadajesz. Wiesz, pi razy drzwi te 10 metrów. Czemu? Tak. No, wiesz o co chodzi. Spokojnie, rób jak uważasz, masz wolną rękę. Masz wolną rękę, rób jak uważasz. Ty także lubisz jakieś normy czy. Postawi nowe hamulce. Prawo do jeździ pod trzeci. Gdzie Rosja z tym zbiorem. Nie ma takiego punktu jak teraz jest chyba. Dobra, chuj. Kto się czuje na siłach prowadzić nasz oddział, to znaczy szpica, chodzi mi o szpica. Felu? Tak. Jak będziemy prowadzić, to znaczy jak będziemy gdzieś szli tym naszym pododdziałem, to chcesz być na szpicy? Może być, będzie przeszkadzał. Okej, okay, spoko. Ja wiem, wiem o tym, ale spokojnie. I teraz będziemy się zatrzymywać. Zatrzymujemy, zjedź na lewo, na lewo. Na lewo, tu. Zbiórka, kurwa, parkować auta. Zaparkujcie przez, bo tam będą problemy, kurwa, z tym. Dobra, z wozu. Okrężna. Bierzemy lewą stronę. Zrozumiałem z tego.
trochę łysa to nasza góra, nie? Mm. Ale gdzie Dorton, gdzie? Sorry. Po dotarciu na szczyt zieloni obstawiają southwest, kierunek miasta. Sekcja biała trzyma się trochę na tyle. Co to jest? Co jest? To jest jakiś kopi? Co takiego? Kopi z kreta. By ktoś wielkiego klotka postawił. Brawo, melduję gotowość na pozycji, rozpoczynam sport. Chwileczkę przyjąłem do zbioru. Kontakt na dachu, kierunek 211. Prawy, powiedzmy, no, budynek piętrowy, czteropiętrowy. Potwierdzam, strzelec zborowy. W mieście również kontakty, około 5 do 10 na ulicy. Brawo do HQ, z naszej perspektywy widzimy około 10 kontaktów w centrum miasta plus strzelec wyborowy na jednym z dachów w dzielnicy mieszkalnej. Troszeczkę zrozumiałem. Jakieś pojazdy pancerne widzicie? Odbiór? Tutaj brawo, z tej perspektywy na razie żadnych pojazdów pancernych. Chęć rozumiem, czy kulcie zbioru? Dwóch wyborowych jest, drugi na 204. To strzelec, Makałasznikowa. W pierwszej kolejności, jeżeli coś się będzie działo, wyborowi do strzału. Jesteście w stanie prowadzić skutecznie ostrzone kontakty w mieście z tej perspektywy? Wydają się zaalarmowani na 205 ulica. Potwierdzam, ale oni już tak od dłuższego czasu. Dobra, zrozumiałem. Kolejne kontakty na grani, kierunek 203. Tej ostatniej. Jaka kurwa grań? Grań to jest punkt sklepienia nieba i terenu. Tak, skróć. Kurwa, nic nie widzę. Hejski do Charlie odbiór. Grań, to jest inaczej górka. Jak na... Tak, ale ja tam nie widzę żadnego kontaktu, 203. Pęczki do Charlie. No za tym budynkiem tam łażą. Przy tej kanciapie takiej z wywijewanej? No, tam nad nią. Brawo do HQ. Pęczki zgłasza. Tu brawo, dodatkowo bardziej godne zwrócenia uwagi kontakty znajdują się na południu miasta. Jest to pagórek z zabudowaniami nieopodal. Kurwa. Już mówię, gdzie to jest. Southwest. Tu powinna być ten obok. Już ci mówię, gdzie to jest.
Więc tak, to jest tu. Dobra, już mam. To jest kwadrat Zulu Golf 62. Kontakty mają stamtąd pole strzału na dolinę. Heczkę przyjąłem, zbioru. Specja się do heczki odbiór. No i chuj, czekamy. Heczkę zgłoszę. Specja się na ziemi, ruszamy w kierunku celu. Heczkę przyjąłem, zbioru. Przyczyn czysto technicznych muszę być na 2 minuty niedyspozycyjny. Proszę, proszę. Heczkę do Charlie odbiór. Czarny to widzę. Heczki to Charlie, zgłaś. Heczki zgłasza, jak tam spotowanie? Widzicie coś w kolego mieście? Odbiór. Już jest. Hejczku, to Charlie i widzimy czołg w mieście Gulan na głównej drodze. Ja też. W kwadracie Zulu Foxtrot 63 prosimy o użycie A10. Hejczku, rozumiem? Czekaj. Ja już wróciłem, jest. Kenji, zgłoś się. Kenji zgłasza. Prawo, gdzie jesteście? Jesteśmy w punkcie Kilo Alfa na wzgórzu Monte Yorito. Czekamy na ciebie, kurwa. Jest podać czołg gdzieś tutaj. Przyjął. No na 203, tam za tymi domkami w górę. Co? Ten czołg na 203, ale za domkami, nie zobaczymy go. No, tam, gdzie te kontakty łaziły, nie? On jest na drodze, a my stąd drogi nie widzimy. Thunderbolt będzie wbijał. Pewnie Thunderbolt, a Hostshow poprzedzi nasz atak. Kurwa, mi zimno tutaj. Ile jest stopni, jak myślicie? Koło 8 będzie. No, zaraz też muszę zacząć podać. Sorry za to opóźnienie. O kurwa, ja myślę. Jeśli oddziału wsparcia dziesiątki jest dostępna przez 10 minut do zbioru. Tak, potwierdzam. Alfa do Heczki odbiór. Heczki zgłasza. Alfa jest na tył konwoju w gotowości. Jest za to, bo chyba mi tu cieszy klimat. Daj Heczkę zdaję Maczakowi do zbioru. Jest! Ale ona jest kurwa ładna. Jaki dźwięk ma? Miód dla uszu. A z ziemi nie ma co zbierać. Czyli pamiętaj, żeby nie włączać tego lasera. Tak, tak, przyjął. Czytałem instrukcję obsługi. Co? Czy ja widzę czołg na 202 rosyjski? To? T-80? Widzicie go nad miastem? Tak, właśnie to jest cel Warthoga. Okej. Okay. Zaznaczamy im go? Ale kurwa. Brawo do jeczki, co? Ja mam bomby widok na niego, mogę w każdej chwili go jeszcze. Nie, już mamy. To 10 lata. Już mamy, tak. Już oczekujemy na 10. Tak. Na mierzyli. Czołg podjeżdża do zabudowań, kierunek 201. Jedzie na south. O chuj. Brawo do jeczki, czołg przymierza się na south i z górą.
No i tracimy czas, panowie, jak zawsze. Powinien przypierdolić Warthog. Powinniśmy wejść. Kolejny czołg Southwest. Na razie. Kolejny czołg Southwest, kierunek 221. Kontakty na grani. Kierunek 202. Sporo oddział. Widzicie ten drugi? Na południowej części tematu. 221. Jest. Kierunek 202 na samym szczycie. Czekaj, chodź. Już widzisz go, tak? Trzech. Widzę czołg. Teraz poszli za górkę, około 10 kontaktów. Namierzaj czołg. Masz? Mam go. Brawo do HQ, meldujemy. Namierzamy czołg laserem. Southwest jest namierzony. Trzymaj go na laserze. Będą wychodzić na lewo z zagajnika. No, sporo ich tam. Jeszcze raz azymut. Z porucznika perspektywy to jest azymut 221. Jest taka polana. Namierzasz go? Tak, cały czas. Kurwa, co ten Warthog odpierdala w takim razie? Kenji, a wziąłeś baterię, tak? Tak. Okej. Okay. Czołg przemieszcza się. Ten na 221 przemieszcza się. Pierdolę, nie widzę tego czołgu. Jedzie na nas. 220 z tyłu, jedzie w kierunku miasta. Teraz go nie widać? Ja wyłączam laser, bo nie widzę celu. Teraz go widać. Od prawej wyjechał. Mhm. Namierzaj. Czołg się przemieszcza, kierunek 215, podjeżdża do miasta 216. Poczekaj. Brawo do HQ, my możemy iść stoi na wsparcie Warthoga, czy niekoniecznie? To jest HQ do Bravo, a dziesiątka jest w powietrzu, nie wiem, jakieś problemy chyba. Bravo do HQ, można wejść w łączność bezpośrednią. O, leci. Namierzasz? Tak. Chuj nam doda. On jest na 60, nie? Powinien. Dobra, zmieniam często. Okej, to ja przejmuję. Są dwa czołgi. Jeden 216 z naszej perspektywy, drugi 224. Tu brawo, czy też którykolwiek z podejść, które wykonywałeś, tak, były testowe, ponieważ nie mieliśmy celu, właśnie wjechał za górkę. Prosiliśmy kurwajczki o przekazanie, ale chyba nic z tego. Jaka tam jest odległość? Bo jest kilometr, no nie? No mniej więcej, mniej. Cisza. HQ to Charlie, 3A10 ma pozwolenie na atak dużej ilości piechoty na południe od miasta Góry. Uwaga, czołgi są dwa, powtarzam, czołgi są dwa. Jedna jest w części południowej miasta, drugi jest w południowo-zachodniej. Jakby sobie włączyłem głośnik na 50, żeby dowódca słyszał. Zjebana sprawa, no i chuj, będziemy czekać. Widzicie te czołgi? Dobra, czekajcie. Podajcie mi kwadrat tego czołgu, który jest w południowym. Jesteśmy za Brawo zbiór? Wow, zgłaszam. Tutaj Brawo, zgłaszam się. Chęćmy do Brawo, jeśli widam zielone światło, waszym zadaniem będzie zajęcie i zabezpieczenie kompleksów, które są na północ, w północnej części miasta Somaty. Somaty, jest zrozumiałeś odbiór? Zrozumiałem. Tutaj Brawo przyjąłem, bez odbioru. Jeszcze trzy, przemieszczę się. Brawo do Charlie, chęćmy do Charlie odbiór. 200 chyba. 220, no. 224 w tej chwili, tak jak stoi. Dobra, podajcie mi ten kwadrat, który to jest, kurwa, dobra, już widzę. Chęćmy do Charlie odbiór. Charlie, kolejny leci w tą samą stronę. Drugi do Charlie, jeśli wydam zielone światło do ataku, macie zabezpieczyć 216. Brawo do HQ. Brawo do A10, potrzebny niekierowany nalot bombowy. HQ do Charlie, mamy zabezpieczyć południowy zjazd do miasta Somata. HQ potwierdzam. Brawo do HQ. HQ zgłasza. Tutaj
widać, meldują prawdopodobnie naszego Warthoga lecącego dosyć mocno na południe. One są obok siebie, kurwa. Prosimy o przekazanie, aby unikał tego, ponieważ zakładnik może być wywieziony. Ja się rozumiem, bo zdrowo. Oba pojechały tam w kwadracie ZF 62. Nie wiem, 62? To jest ZF 62, 63, tam między górką a miastem. To on tam leci. Dobra, przychodzę na 50. Okej. To jest dobrze, jest podać kierunek, z którego jest cel oświetlony, bo jak leci... Słuchaj, posiedź sobie na 60 blasty. Dobra. Tylko wycisz mikrofon. Uniform 01, jeśli wydam zielone światło, wasze zdanie będzie ubezpieczać. Brawo, ataku na pół. 15. Oni się sami rozpieprzą za chwilę. Jest. 218. Mamy tylko jedną A10, tak? Czyli tak, jak sytuacja, jesteście w stanie namierzyć ponownie czołgi? To tak nie działa. Jesteśmy w stanie namierzyć te czołgi? Czyli tak złoś. Charlie do A10, czołg w zasięgu. Przyjąłem, będę wykonywał na razie wybitnego pilota. To ma co? A10, przerywaj czołg poza zasięgiem. No my widzimy tego po prawej, na 223. Charlie, cel zasięgu. Widzimy tego na 223. C80 namierzam. On jedzie na west. Teraz go zgubiłem. W tym samym, w tych samych sektorach i wracają tylko w jedną i w drugą. Cel jest na zachód od nas, 700 metrów, możesz bezpiecznie bombardować. A10 przyjął, wykonuje. Kontakt. Będzie ten bombardować za chwilę. Czołg w tej chwili bez ruchu może atakować. Zaraz będzie boom. Tylko przeleci. Tu A10 miałem potwierdzone namierzanie, lecz przerwało. No i gdzie boom? Charlie, czołg w tej chwili właśnie powoli cały czas namierza, próbuj podejść jeszcze raz. Ze krzakami był. Przyjem. Krzaki by spadła bomba. Przerywam namierzanie, czołg ewidentnie patroluje, za jakąś minutę wróci na moją pozycję, spróbujemy jeszcze efekt raz. Byłby ten sam. To są krzaki takie... A dzisiaj przyjął. Wjeżdża do Dejtaka, panowie macie jeszcze 4 minuty operacyjne, żeby zniszczyć czołgi. Mamy 4 minuty operacyjne, żeby zniszczyć czołgi samolotami. Co? No tak mi powiedziała wieża. Żeby namierzyć? Żeby je zniszczyć. Ale nie brawo, my wszyscy, wszystkie oddziały mają tyle czasu. A co później? No, uziemią samoloty chyba, tak? Że co? Uziemiam A10. A to co, pilot musi spać, Lulu? Świetlony cel. Nie, ale wróg chyba poderwie swoją kawalerię powietrzną. Skąd? Teraz stoi, mielibyśmy cel idealny. Foxtrot do Charlie, kwadrat, to namierzaj. Się czołgi, to z, yes. Zulu, Foxtrot, namierzam. Blaster, jak przekaż, że namierzamy cel. Do A10. Tutaj brawo do A10, namierzamy cel. Cel jest za miastem na southwest. Tego kurwa nie widzę, naprawdę. A10 przyjął. 217. 217. To jest jakieś 500 metrów, 600 może. A... Cel pozostaje bez ruchu. Brawo odbiór. Nie, brawo bez odbioru. Zjeżdża do A10. Macie powrócić do bazy, przerwać jakikolwiek atak i... Poczekaj. Ruszają jednostki na ziemię. Czekamy na jeszcze do nawrót A10. Namierzaj. Tu A10, proszę o jeszcze bez jeden... Bo tam nie wyjdziemy. Jeszcze jeden pozwolę. Czekaj. No na dwa czołgi to nie ma co się poradzić. Cały czas namierzasz. Odmawiam. Wracaj do bazy. Tak, potwierdzam. Przerwij. A10 wraca do bazy. Ja pierdolę. Dobra, ruszamy. Uła. Samobójstwo. To może chociaż... Otworzymy ogień do tych czasów wyborowych, czy ich nie ma. Stop.
Brawo, potwierdzam. Przejść na 73,5. Dobra, napierdalamy do tych wyborowych, kurwa, panowie. Charlie, do A10 odbiór. A10 no, sypka, no, sypka. Czy ty możesz bombardować? Czy odwołany? Potwierdzam, kurwa. Zostałem odwołany, ląduję w panie. Przejadę do zbioru. Nie, nie porusz głowy. Do Charlie, Jada. Czy nie bardzo? To były budynki, kurwa. Za 200 nie mają. Ale nie, czy słyszeliście mój poprzedni komunikat? Nasz, nasz. Swój pod nami, swój pod nami. Mam przekaz z dowódcy, rozumiem, tak? Mam atakować. Potwierdzam. Chyba nie jesteśmy pizdami. Do boju, Mariusz. Wierzę, proszę. Proszę o pozwolenie na ładowanie. Wieża do A10, macie pozwolenie, spokojnie lądujcie. Tutaj dwójka, szturmujemy razem czy osobno oddziałami? Lecimy razem, kurwa, lecimy. Okej. Okay. Zabudowania, zabudowania. Od przeszkody do przeszkody. Do A10, jeżeli będziesz gotowy, to mam cele dla ciebie, odbiór. A10 przyjął, będę oczekiwał na pozwolenie na start. To są nasi pod skrzyżowaniem tam, na south, felu? Nie wiem, nie widziałem. Czekaj. Bo nasi, co? Uwaga, wstaję. Swój na south, na skrzyżowaniu. Tak. No co ty, kurwa? Brawo do HQ, potwierdź, mamy udać się do fabryki, na west. Co to kurwa było w ogóle? Uniform, zgłoś się. To nasz chyba walił. Sopka, panowie, jeszcze jedno zabudowanie nam zostało. Zieloni, leczcie, sprawdźcie zabudowanie tu na west. Tutaj zielone, nie słyszę. Powiedziałem zieleni, kurwa, sprawdzić zabudowanie na west. Kilka budynków, które nam zostało tutaj w tym, na tym osiedlu. Tak jest, kurwa. Zieloni na west. Wjeżdża do Charlie J. Tak, zgłoś. Charlie J. Tak, zgłasza. Felu, prowadź. Macie jakieś namierzone kontakty lub... Wszyscy zieloni za felem. Na południe od Somato, w stronę Gulam. Mamy dokładnie jakieś 200 metrów na południe od Gulam, grupę, dużą grupę piechoty wroga. Na południe od Gulam piechota w górze 191. Wieża przyjęła. I uniform 1 do brawo. No tu brawo, zgłaszam. Podjeżdżacie w ten kompleks, gdzie my jesteśmy. Będziemy was potrzebowali. Puste. Tutaj zieloni i łez czysty. I nie... Od której strony nas chcecie? Wbijajcie od north. Idziemy to sprawdzić. Zieloni, wracać. Wracamy. Wjeżdża do A10. A10 zgłasza. Jesteście pełni gotowi do nalotu na kolejny cel? Tu A10 uzupełnia amunicję, będę gotowy za 2 minuty. Paliwo, proszę. Dobra, pospieszcie się, specjaliści potrzebują pomocy.
jak się przyzbroisz, napełnisz baki, masz pozwolenie na start i ruszaj od razu do punktu hotel i czekaj na dalsze rozkazy. Jak już będziesz w powietrzu. A 10 przygotuję na pasażerów. Odbijamy na west i wpierdalamy się w fabrykę. Jak zrozumiałeś? Dobra, podjedźcie tam przodem, my się wpierdalamy lasem. Dzisiaj tą fabrykę bieram, dzisiaj. A dzisiaj to wyjeżdża, a dzisiaj startuje. Medyk. Zabierz za skrzydła, startujcie. Spokojnie. Duże, duże było. Tutaj zieloni i Trodon potrzebuje medyka. Potrzebuje medyka i adrenaliny. Medyk, jesteśmy z tyłu, potrzebujemy cię. Lecę. Trodon, zatrzymaj się, połóż się. Jak tam wjeżdżasz? Kto to był? Uniform jedynka, fabryka wydaje się czysta. Dobra, oczekuj chwilę. Z South-West gdzieś walą do nas. Specjalci do Warthoga, odbiór. A gdzieś jest złap. Kurwa, tam są nasi, nie strzelać do nich. Podostałem wrogiego czołgu, nasz AT dostał. Potrzebuję eliminacji w zamierzeniu laserem. Ten radny gotowy? Będę podchodził do dochodu. Nie wiem, że. Proszę o ciągłe namierzanie celu. Przyjąłem. Uniform jedynka do brawa, gdzie wy jesteście? Wchodzimy do fabryki. Fabryka czysta, potwierdzona. Tutaj specjalnie. Dobra, przyjął, mogłeś meldować. Całe namierzanie. Przyjąłem, oczekuj czas 30 sekund. Przyjąłem. Bierze do specjalców, specjalci, głowy nisko, pamiętajcie. Dawaj, prawo. Dobra, całość zabezpieczać kompleks, zieloni, część north, biali, zostajemy na south. Przyjął. Uniform słyszałeś? Potwierdzam. Oczekuj. Zieloni do nas. Wracamy. Dziesiątka, dziesiątka. Mam nadzieję, że pamiętacie, że macie zakaz przekroczenia czerwonej linii. Potwierdzam. To tyczy się jednostek naziemnych. Nie jestem w stanie kręcić tak blisko tej linii. Nie, no rozumiem. Spokojnie. Zostaw się do Warthoga, jak stan ostrzału? Gotowi. Tuła 10 próbuje namierzyć, jednak góry skutecznie zasłaniają mi laser. Będę próbował podwiększyć kontakt. Zieloni mówią, prawa strona drogi. Zielony przyjął. Trzymaj się z ostrzałem. Felu, dawaj naprzód. Dobra, dawaj uniform, idziemy. Nie. Pan oczy wiesz? Felu, naprzód. Dobrze, ja będę bezpośrednio pod hotelem. Nie podejmuję strzału.
Łotko, uważajcie, czołg znowu w ruchu. Zaraz będą na tą laserę. Prawo. Prawo, prawo. Porta przyjął, próbuję od północy, tym razem tam jest trochę większy teren odkryty. Przyjąłem, oznaczam cały czas laserem. 16. Czy widzieliście ostrzej może jakąś rakietę przylatującą nad głowami waszymi? Nie potwierdzam, jednak słyszeliśmy wybuch. Warthog, uważajcie, znowu podjechał pod hotel. Dobra, zawracaj, bo to kurwa nie ma sensu. Dasz radę nas tam wziąć do siebie? A, 6 miejsc. Ostrzej nikomu nikt nie stał, tak? To chuj, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, biegniemy. Chcę ostrzej na lotnisku ci 6 po... Zielony zawróć. Słyszeć. Bierze zgłasza? Po czemu to zrobiliśmy? Dopyta się do wódz. Przejmij drogę, on biegnie, biegnie, biegnie. Bierze, przyjął, oczekujcie, a dziesiątka... Biegnijcie, biegnijcie. Felu, jak tam z ten, z kondycją? Dałeś radę? Jeszcze chwilę nam radę. Oczekujcie, a dziesiątka jest teraz, atakuje inny cel. Czyli tak specjalnie, jak sytuacja? Tam jest, macie namierzony cel? Warthog, Warthog, Warthog. Oznaczam ponownie cel. Zaraz zginiemy tutaj. Czy będzie cały snow? Czy... Weź na pakę moich dwóch ludzi, to będzie Marley i Blaster. Odstawisz ich tam w punkt rozjazdu Uniform. Oni tam pobiorą pojazdy. Dobra, zrozumiałem. Niech się dają. Felu, przyjmuj się. Po zabezpieczeniu Humvee'ku chłopak jedzie tą wylotówkę na południe. Blaster, pojedź się. Pojedź. Wardog do specjalu, spróbuję ostatni raz do południa, jeżeli nie dam rady, to domina jest tak, zasłania mi całkowicie ten laser, nie będę w stanie. Równo z piechotą? Nie, nie, właśnie, normalną prędkością. Specjalnie przed piechotę, do końca drogi. Wjeżdża do specjalnie wyprosić. Czekaj. Wjeżdża do specjalców. Tutaj specjalci, tutaj specjalci. Mamy spore straty, czołg wyeliminowany airstone z Rosją. Tak. Pojedziemy po pomniki. Na razie. Dokładnie. I teraz pierwsze prawe. Spore straty, czyli ktoś zginął, tak? Proszę o stan osobowy drużyny. Mamy stratę około 3 do 4 osób. Co to znaczy około? Nie tak. Na serwisie jestem w stanie podkreślić dokładnie. Dobra, biegnie. Jeżeli będziecie mieli taką możliwość, podajcie mi wszystko na radę. Przyjąłem, przechodzę na czas. A 10 do Jayta Charlie. Jak tam sobie ostali? Słyszałem, że potrzebujesz wsparcia, tak? Już jesteśmy na miejscu. Dobra, panowie, wysiadka. Okej. Ostatni. Wjeżdża do Jayta Charlie. Wjeżdża do JTAC Charlie. JTAC Charlie zgłasza. Jesteście w stanie namierzyć poprzednie cele, o którym komunikowaliście minut temu? Powtórz komunikat. Tam jest do pojazdu. Czy jesteście w stanie namierzyć cele, które komunikowaliście, o których komunikowaliście 3 minut temu? Pilocie, zmieniłem pozycję, dostałem rozkaz. Tam jest, zostaw tego Humvee'ego. Za chwilę spróbuję namierzyć ci czołg na zachód od Somato.
Wieża przyjęła. Wieża da dziesiątki. Tomis. A gdzie się zda? Halo, Tomis. Tomis. Co ty odpierdalasz? Wysiadaj. Tomis. Dowódca cię woła na radiu, z powrotem do wozu. Raz, raz. Dobra, już wsiadam. Tutaj dwójka do lewa, poprowadzicie nas z powrotem, odbiór. Czyli tak czyli do A10. A10 zgłaszam. Masz grupę piechoty 18 żołnierzy biegających w patrolu między Gulan a wzgórzem 191 100 metrów na południe. Latają tam w kółko, jakbyś dupnął czymś. Nie mogę ci tego namierzyć w tej chwili, odbiór. Między Gulan a wzgórzem 191, tak? Potwierdź. A z górzem 191 na południe. Przyjąłem, otrzymałem działkę. Wszyscy cali zdrowi? Tutaj zielone, brawo, w Humvee, potwierdzam, wracamy. Wieża da dziesiątkę, dziesiątka jest sytuacja. Tu A10, ostrzelałem z działka kontakty na południe od Samata. Zieloń do pojazdu, pierwszy hamer. Trafienie w te kontakty. JTAC Charlie, nie miałem kontaktu wzrokowego. Wszyscy zieloni? Zieloni gotowi. Wieża da dziesiątki, macie pozwolenie na drugi nalot w celu upewnienia się, że wszystkie jednostki zostały wyeliminowane, jak przyjąłeś. Przyjąłem, robię jeszcze jeden nalot działka. JTAC Charlie, patrzcie uważnie, czy jednostki są eliminowane. No nie, bo... A dziesiątka nalot zrobiony już? Potwierdzam, nalot jest zrobiony. JTAC, potwierdź trafienie. Tu JTAC Charlie, w tej chwili nie mam pozycji obserwacyjnej. Będziemy niedługo się przemieszczać pewnie w Gulan, to potwierdzę ci raport. Przem. Przed nami ma kierowca? Dobra, dziesiątka, możesz wracać na płytę lotniska. Uzupełnij amunicję i paliwo. Przyjąłem, wracam w celu uzupełnienia paliwa. I te zieloni, rozumiem, że ruszamy, konwój ruszył. Tak, konwój ruszył. Miałeś być na słuchu, syneczku. Jestem na słuchu krótkiego radia oraz radia lotnictwa, tak jak się umawialiśmy. Zajebiście, tak trzymać. Moja wina, moja wina. A 10 do wieży, a 10 będzie lądował na płycie. Wieża przyjęła, macie pozwolenie, spokojnie. Ostrej do wieży zgłoś.
proszę. Tutaj Osprey. Osprey nieoperacyjny, powtarzam, Osprey nieoperacyjny, strata jednego członka załogi. Postaramy się zdobyć jakiś zastępczy środek transportu, póki co Osprey nieoperacyjny. Sierżant przyjęła, proszę wyjaśnić sytuację, coś stało dokładnie. Sprzęt uległ awarii technicznej, więc informacji w raporcie. A 10 wylądował. Wieża przyjęła, dziesiątka na płycie lotniska, również wieża przyjęła co do komunikatu Ospreya. Siedzimy w pojeździe, nie było żadnego rozkazu. A co widzicie? Absolutnie nic. Wydmy jakieś. Jay tak Charlie 20 odbiór. Wieża do JTAC Charlie, powodem postoju jest? Pojęcia nie mam, jesteśmy na samym końcu kolumny. Dowódca wyszedł coś tam zgadniać. Postój jest w celu takim, iż dowódca HQ wyszedł z pojazdu i coś tam uzgadnia z kimś, także dlatego stoimy. Takim na lotnictwie mówię. Tym komandosom nie pójdzie, to pewnie nas wyślą do tego hotelu. Osprey do wieży złeś? Wieża złysza, co tam panowie? Okej, tutaj Osprey, dysponujemy śmigłowcami transportowymi typu Huey, zmieniamy kryptonim wejście na Huey. Wieża przyjęła, od teraz się Huey, w takim razie oczekujcie wciąż. Całość, uwaga, będziemy atakowali Kajo od zachodu, od plato do Kajo, to są platformy wiertnicze, mamy ze sobą Lawa 1, jest jeszcze z nami Charlie i Lawa 2. Dobra, gitara. No ja myślę. Zielony przyjął. A 10 do wieży, 10 operacyjne znowu. Proszę o pozwolenie na start. Wieża do A10, A10 wstrzymajcie się chwilowo, mam jakieś problemy tutaj na tym, wstrzymajcie się. I oczekujcie. A10 przyjął. Nie zgłaszają. Wymija się, trzeba. Wieża do Huey'a. Na dole wieża. Rozkaz jest taki, panowie, trzeba podebrać specjalców, którzy są w aktualnej pozycji na mapie hotel. No i to tyle w sumie. Może macie pozwolenie na start. Zieloni, kurwa! Zielony, zgłasza. Kurwa, stary, nie denerwuj mnie. Wyprzedzajcie cały konwój, ruszamy do Plato de Cayo, raz. Przyjąłem. Kto prowadzi? Ruszaj.
Kto prowadzi ten samochód? Klaster. Czy słyszycie mnie na kanale odbiorni? To Uniform 1, jestem na 73,5. Uniform 1, wiesz, taktyka, poczekaj, przekażę tutaj, żeby weszli na ten, na tą częstotliwość. Dawaj, wyjeżdżaj na drogę. Jeszcze raz. Mhm. Tylko co my bierzemy? Mykają od zachodu, plato dekają. Gdzie jest dekają? Może ktoś sprawdzić mi na pasażerze? Z zachodu zrozumiałem, Kaju. Jeszcze raz powtórzę. Sprawdźcie mi tą lokację, gdzie to jest. Jedź drogą. Ten hang na przodzie to od was, brawo? Tak, tak. Kurwa. Na razie do was nie dołączyłem, bo tutaj strzelają. Napierdalaj, jedziesz. Będzie nas trudniej trafić, na pewno będziesz jechał, niż będziesz stał. Okej. Dobra, widać miasto. On stracił przytomność chyba. Bierze do tych jesteście na tej częstotliwości. Dobra, panowie, robimy tak. To jest to miejsce przed nami, tak? Do którego mamy dotrzeć, tak? Tak. Się wpierdolę gdzieś w jakąś kurwę. Nie ma warto się zatrzymywać. Nie mamy dowódcy. Powtórz. Blaster, przejmujesz dowodzenie. Adamix wyleciał z pojazdu. Okej, z pojazdu strzelec zostajesz. Przyjął. Nie wiemy, wypadł z pojazdu. Wjeżdża do specjalci, zgłoście się na częstotliwości 60 MHz. Szalony, weź 50. Skoordynujcie swoje podebranie z... Biali, dołącz się, jesteśmy pod miastem. Czy dowódca na pewno nie żyje? Odbiór. Chciałbym potwierdzać, chciałbym do specjalki, czy miejsce po prostu jest wolne, to jest stało, odbiór. Potwierdzam, to mi się strona. Nie, w takim razie podchodzę do... Przyjąłem, oczekujemy przed głównym wejściem do hotelu, punkt oznaczony niebieskim dymem. Biali, czy mnie słyszycie? Odbiór. Zmieniam rodzaj sygnalizacji. Okej, okay, chyba zostaliśmy sami. Zgłasza się Kenji, chyba jestem jedynym, który ocalał. Okej, okay, porzuć pojazd i spróbuj znaleźć osłonę. Tu Uniform 1, gdzie was wesprzeć? Patrzę do Kajo. Na zachód, tak? Potwierdzam. Dobra, jedziemy. Uniform 1, tutaj brawo, jesteśmy na północ w tej chwili. Od miasta. Strzelec, wysiądź z pojazdu i dołącz do nas. Okej, okay, Felu prowadzisz. Daj mi jeszcze chwilę. Słyszymy was. Będziemy oznaczać lądowisko czerwonym dymem, tylko to nam pozostało. Wysunę się na przyszpicę. No bo gdybyśmy lepiej stracić. Brawo do HQ. Mnie już. HQ zgłasza. Tutaj brawo, straciliśmy dowódcę, Blaster przejął dowodzenie, stan osobowy to 5 osób. Atakujcie od zachodu miasto Kajo. Tutaj brawo przyjąłem. Felu, dawaj od zachodu, atakujemy, wszyscy za Felem. Na czystym terenie zapierdalamy, na przy osłonie sprawdzamy azymuty. Uniform 1, czy Uniform 2 jest z wami? Tutaj brawo, odmawiam. Możecie, że nas najprawdopodobniej strzela, panowie. Nie, byłby gwizd. No to nie wiem, co nas przyjechało. Dawać, dawać za Felem, nie ociągać się. On prowadzi, wy go ubezpieczacie.
Ubezpieczacie Fela, pamiętajcie. Skąd oni kurwa napierdolają? Charlie do HQ, przemieściliśmy się bardziej na południe od planowanego punktu. Jesteśmy aktualnie w kwadracie. Palu stara się trzymać z dala od muru, bo one się przewracają jak kurwa dykty. Okej. Trzymajcie szturm na miasto Kaja. Macie być w środku. Tutaj Alfa Alfa będzie wchodzić od północy. Tutaj brawo do wszystkich jednostek, tutaj brawo do wszystkich jednostek. Znajdujemy się w centrum miasta Kajo. Nie strzelajcie do nas. To chyba nasi. No to nie w skałach? W skałach na pewno nie. Okej, okay, za felem. Ruszać. Kenji, podaj status. Kenji, okej, Sarak i Marley nie żyją. Okej, spróbuj do nas dołączyć, jesteśmy w centrum miasta Kaja. Uważaj, nasi też sturmują, będziesz miał łatwo. Kurde, popieprzyły mi się kierunki. Będę odchodził od west. My znajdujemy się na southwest miasta. Czego oni napierdalają? Ładnie. Daje, nie? Kurwa, tam mi taką rzeźnię. To nasi strzelają, czy przeciwnik? Nasi. Okej, okay, czyli tam jest gdzieś przeciwnik. Dobra, Felu, odbij na east, sprawdzimy miasto do końca, zameldujemy i spierdalam do następnego punktu. To z Tiberia oni już tam zrobili taką... HQ to Fox, znajdujemy się w centrum miasta, tak jak powiedziano, główną drogą mieliśmy dojechać. Jesteśmy, znajdujemy się, odbiór. Rozumiałem, razem z Alfą dobieżcie w centrum miasta. Do wyboru. Alfa tu Foxtrot, czy moglibyście podać częstotliwość swojego wewnętrznego radia, odbiór? Tutaj Alfa, potwierdzam, częstotliwość to 83,6. Uniform 1, to brawo. Uważajcie, w centrum miasta są nasi. Brawo, wy wchodzicie teraz w miasto, tak? Tutaj brawo, jesteśmy na south, na krawędzi south miasta. Na southwest można powiedzieć, tak? Teraz przechodzimy na southeast. Przy zawach są dwa lawy. Tutaj brawo, odmawiam. Okej, słuchaj, my nie mamy znacznika, bo nasz dowódca padł. Prawdopodobnie będziemy mieć. No, rozumiem, spoko, jadę. Kenji, mam kontakt przy stacji benzynowej na southwest miasta. Okej. Tutaj brawo do wszystkich jednostek, kontakty przeciwnika na southwest od miasta Kajo na stacji benzynowej.
No dobra, co 300 jest, nie? Tak, to jest. Ja tam strzeliwałem tym Tiberi. Jestem przy naszym Abramcie. Okej, zaraz do ciebie dojdziemy. Brawo do HQ. Tutaj brawo, meldujemy, iż miasto Kajo jest prawdopodobnie czyste. Obeszliśmy całe miasto od west, south i east. Tutaj brawo, melduję, iż miasto K jest czyste, obeszliśmy miasto od west, south i east. Nie wydaje się, że tutaj są jakieś kontakty. Rozmawiam wraz z Lawami i drużyną Charlie, udać się na zachód od miasta Tiberia i szykuć się do ataku. Tutaj brawo przyjął. Drużyna... brawo do pojazdu do Lawa. Atakują miasto od wschodu. Jak się to się tak. Tak. Dobra, co robimy? Będziemy atakować... Czekaj chwilę. Ja ci zrozumiałem, udać się na główną drogę. Teraz się tak, nie ma. Nie, mamy atakować West Tiberi, z tego co chyba słyszałem. Nie pamiętam chyba. Czekaj. Dobra. Tak, West. Dobra, my wsiadamy do was, wy nas podwieziecie w jakieś dobre miejsce. I tu będzie West Tiberi, będziemy tam się wpierdalać. Co? Będziemy was asekurować. Jasne. Zielony do pojazdu. Ej, gdzie jesteście? Brawo. Kenji, podaj swoje położenie, odbiór. Obok stacji benzynowej na South East. Czy mógłbyś podejść na ten znacznik na South East od miasta? Widzisz znacznik? Stacja benzynowa. Tak. Powtórz. Czerwony znacznik, tam gdzie kościół. Odmawiam, znacznik niebieski na North East. Widzisz znaczniki, gdzie pies? Nie widzę. Dobra, czekaj pod kościołem. Kierowca, możecie podjechać pod kościół, nad centrum miasta? Ja jestem pod kościołem. Dobra, szopan jest do przodu. Ej, teraz znajdujemy się na wylotówce, na tej trasie. Czekamy na próbowanie kogoś. W lewym kierunku. Czekaj, coś tu jedzie na szego stój. Podjedź powoli. Podjedź trochę do przodu. Podjedź trochę do przodu. Gdzie? To mi nie strzelaj. Powiedz, gdzie on jest. Azymut 35. Czołg przeciwnika. Test 72. Dobra, nawalam. Kenji, podaję ci naszą pozycję. Zulu, India 72. Spróbuj do nas dotrzeć. Uwaga, udani kierowcy jadą. Znajdujemy się tuż na drodze. Ruszył. Jedzie w kierunku naszego T7 czołgu. Dobra. Ty chyba mi się wydaje, że nic mu nie zrobisz. Czy ten czołg nam zagraża? Zagraża. Okej, to my wysiadamy. Później nas podjedzie. Brawo z wywozu. Kaj, że widzę cię, cofnij się na southeast. No dobra, brawo do Lawa. Czy ten czołg dalej nam zagraża? Czołg tam nie zagraża. Okej, pakujemy się do was. Z powrotem do pojazdu. Brawo, wozie. Jedziemy po tego waszego kolegę? No nie znam już. Dobra, jedź w prawo, Chopin. Tiberia od west jedziemy, tak? Blaster. Jak mamy ją wejść od west, tak już tam jest drużyna od west, to nie wiem. Okej, okay, jestem. Asfaltowo. Asfaltową jechać? Tak, asfaltową. My powinniśmy być, chłopaki, na west od tego miasta, więc lepiej by było przejechać pełną drogą. No tak, jest teraz centralnie na west. No ja tam już widzę 3 jednostki.
Tak, ale mamy ich wesprzeć jako Bravo i Love. Czy ktoś z Bravo posiada nadajnik? Alfa do wszystkich, Alfa znajduje się w południowo-wschodniej części. No już dawno padł. Czy ktoś z Bravo ma nadajnik? Nie mam. Okej. Dobra, stój. Dobra, możemy wysiadać jakoś teraz? Okej, okay, Bravo z wozu. Wesprzecie nas, nie? Tak. Okej. Na east linią. Linia, linia szeroko, chłopaki. Do pierwszych zabudowań, później się rozejrzymy. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okay, ruszamy za Felem. Felu prowadzisz. Wszyscy ładnie za Felem, bo spieszę się. Ja idę, stop. Law, możesz skręcić w prawo, z prawej strony masz otwarty teren, możesz nas osłaniać z prawej. Charlie za wszystkich, Charlie wchodzi za miasto, odchodzi. Brawo do HQ, brawo do HQ, centrum miasto czyste. Szanowny, możesz mnie sprawdzić? Do miasta Tiberia, proszę o ustawienie konwoju w punkcie Alfa Bravo 75. Brawo. Brawo. Okej, wasz dowódca żyje? Nie. Nie. Blaster przejeżdża. Okej, bo prawdopodobnie było friendly fire z naszej strony do was. Jakie hawiki mi ktoś z was jechał? Zgadza się? Ty ja jechałem, Sarak i Marley. I oni nie żyją, ja tylko przyjechałem jakimś tutaj. Wy mieliście nadajnik przy sobie, czy nie? Dowódca miał. Miał dowódca, ale stracił przytomność, wypadł z chodnika. Kurwa mać. Ale nie ustrzelaliście nas. Nie było strzału z waszej strony. Ale do nas strzelali. Tak? A, miałem wrażenie, jak się Hanwik strzelał do nas. Jeszcze dwa czołgi, dokładnie na północno-zachodowy. Tutaj Alfa. Dobra, trochę nieporozumienie było, ale... Środek zabezpieczony, czekamy na dalsze rozkazy od... Po misji, ugadamy. Techniczko, chcemy rozkazy o pozostrzeniu miasta w Tiberia, proszę ustawienie konwoju w punkcie Alfa, Bravo 75. Tam, teraz się pilnujcie. Ok, Bravo, będziemy wracać do Lava. Law nas zawiezie na pozycję za miasto. Law, jak przyjąłeś? Uniknąłem do HQ, proszę pociągnąć do Alfa, Bravo 85. Ok, czekam na ciebie. Potwierdzam, Alfa, Bravo 85. Czy ty się to wszystkich drużyn? Ale nie jestem pewien. Uniform 02 do HQ. No kurwa, w ogóle nikogo nie ma z wrogów. What the fuck? Co my atakowaliśmy, kurwa, puste miasto? Chodziło o 75, no. Jesus,
Soldier. Contact, foot mobile. Brawo do LAV. Możecie nas podjąć ze stacji benzynowej na East od Tiberii? Dobra, już jedziemy. Dobra, panowie na stację benzynową. Turbon. Felu, dawaj. Felu, dawaj na East, na stację. Dobra. Zostawiliśmy Hamwik, ale chuj z tym Hamwikiem, kurwa, jak mamy lawa. Kurwa, później pomyśli się po niego, ktoś karnie. Czemu mi uciekliście Hamwikiem? Czekajcie. Okej, okay, brawo do lewa. Czekajcie, niech podjedzie. Okej, okay, ładować się. HQ, to Pomstro, znajduję się w wyznaczonym miejscu. Odbiór. Tom jest wyjdź, nie, to jest szopem, wyjdź, jest pojazdem. Pięciu w wozie, jesteśmy gotowi. Chociaż nie, czeka jeszcze jeden. Okej, okay, zieloni gotowi, brawo gotowe. Nie mogę wsiąść, panowie. A nie, już jestem tutaj. Czyli było za cieszne. Law, nowy punkt zbiórki jest... Wiecie, gdzie jest nowy punkt zbiórki, tak? Uniform. Uniform, jesteście? Tak, próbujemy naprawiać koło. Okej, okay, jakby co, my jesteśmy w pojeździe. Czy wiecie, że jest nowy punkt zbiórki, odbiór? Okej, okay, to pospieszcie się trochę z tym kołem, bo nasze oddziały czekają na IS od nas. Poczekamy, a drużyna specjalna transportuje nam miasto Ortego. Dolores, przepraszam. Mam. Tutaj brawo przyjąłem. Nasz środek transportu jest w tym momencie naprawiany. Zaraz będziemy na punkcie zbiórki. Dobra, jedziemy prosto. Charlie do specjalnych podróż. Brawo, trochę was zasmucę, bo jedziemy maksymalnie 16 na godzinę. No, to trochę chujowa. A co się stało? Dostaliśmy, nawet nie wiadomo kiedy. Charlie do specjalnych podróż. Tak jak to mi wiadomo, to chyba nie ma. Nie ma żadnego najpierwszego. Taka misja i żadnego inżyniera? Mechaników by się przydało kilku zatrudnić przez rząd amerykański, co nie? No jesteś chyba mieć tylko wygodowany, jak na chwilę jeszcze. Jedź proszę. Ostatniego, który wejdzie mi pod koła, mogę przejechać? Potwierdzam. Widzę, że się nie cackacie. Potwierdzenia nie ma, ale... Ale wiesz co robić. Jak wchodzą ci pod koła, no to co? Jak królika. Lewo, prawo? Prawo. Konwój ustawia się na prawo. Kto będzie prowadził? Nic mi o tym nie wiadomo, ale mamy czekać. Widzicie naszych na tej skrzyżowaniu? Dobra, jak chcecie, możecie wyjść. Brawo, chcecie wyjść, czy chcecie zostać? Jeździć. Okej, okay, ja wyjdę na chwilę. Jak coś naraduj do mnie, mówcie. Lecimy do konwoju, proszę o udanie się w punktu Alfa Echo 84. Poniechłem, co dwa przejęło. Okej, okay, zaraz będziemy ruszać. Zaraz komu będzie ruszać. HQ, powtórz.
Cześć, powtarzam, udajcie się do punktu Alfa Echo 84. W tym punkcie zatrzymajmy konwój i robimy postój. Dobra, siadamy tam. Brawo w pojeździe całe, jesteśmy gotowi do drogi. Konwój będzie ruszać na kolejne skrzyżowanie na East. Dobra, wiem, gdzie jest to skrzyżowanie. Kiedy są fajną armadą. Czemu oni jadą wrogim Hamvikiem? Wrogiem? Jak Hamvik może być wrogi? No nie wiem, jakoś czerwone plemię. No to jest specjalna jednostka. Właśnie te psuli Hamvika pojechali kurwa po tych, po płotkach. No przecież jedziesz szybko, 50 na godzinę. Bo z górki. Ale bądźmy. Skręcaj w lewo. Chyba opona się nam naprawiła. No widzisz. Może sama się nadmuchała. Bo są takie... Są takie nowe, że jak przebijesz, to się dmucha następna. Chęć krótki, ustawcie okrężę, jak mówi wam pułkownik do oko konwoju. Okej, brawo z wozu, będziemy mieli okrężną, tak jak HQ chciało. Brawo z wozu. Dobra, wchodzę okrężną. Jeden tu zostaje. Ci co stoją na otwartym terenie mają się położyć, a ci co są przy pojeździe mogą sobie stać lub kucać. Nie kierowcy tak, ale to jest nie. To jest jaki lat? Jedynka, dwójka? Jedynka. To ja. Powiem wam panowie, że na tle imię tak nie padał tak źle. Dlaczego? Nie tylko my podpierdzaliśmy meliana. Tak, ja tylko raz powiem swoje zdanie. Kilka trupów za późno. Blaster, ty dowodzi? Brawo. Brawo, tak. No i w tym momencie 5, w tym jedna dostała jobla, pewnie wróci zaraz do świata żywych i poruszamy się tym lawem, co stoi za tobą. Dobra, Kirlen, nie masz czasu? 7. Pięćko do Alfa odbiór. Co to za mdlał?
Pęczki do Alfa odbiór. Na pewno nie ma. Tutaj Alfa odbiór. Pęczki do Alfa, proszę podać swojego stanu osobowego. Majorze, czy cela może, czy kurwa, czy stacja radarowa może zostać rozjebana przez A10, czy nie bardzo? Tak, jeśli jest taka potrzeba, to mogę to umieścić. HQ do specjalców potwierdzam, namieście dla A10 stację radarową w kwadracie A i środowisko. Tutaj Alfa, stan osobowy to 7 z 8, odbiór. Ja się rozumiem, do zbioru. Dobra, Kirle. Tak. Nie. Bierzesz różne blastera i te dwa lawy i będziecie wjeżdżać do środka wyspy. Rozumiesz? Nie widzę. Przejął. Będziecie jechać tą główną drogą i tam w centrum wiesz, tam jeszcze się ogarniecie i będziecie wiesz. Ale jak wyspy zabezpieczać. Czyli mamy wjechać na ostro, tak? Na ostro wiesz, niech jedna druga zabezpieczy to. Jak tam się rozdzielicie? Razem z wami będzie wjeżdżać Delta. Dobra! Otwórz ogień. Jakieś pytania? Przejął, w takim razie od pana. Ja tam przypierdolę z garnika. Nie, dobra. Blaster, w przodu jest lap 2 na pewno. Tak, tak, żeby on prowadził konwój. Jedynka będzie to rozumiem, jeszcze raz, atakujemy wszyscy razem, tak? Znaczy... Lab 1, 2, brawo i twój oddział, tak? Okej, okay, czekaj, spróbuję to ogarnąć, bo zobacz co się dzieje, no? Czekaj. Uniform 2, zgłoś się. Dostaliśmy rozkaz, żeby na grubo wjechać do miasta. Będziecie prowadzić... Brawo do Uniform 2, zgłoś się. Jedynka na zaraz za wami, później brawo i Charlie, my będziemy zamykać. Przyjął? Brawo do Uniform 2, zgłoś się. Tu Uniform 2, zgłoś. Mamy nowe rozkazy od dowództwa, będziemy wjeżdżać kilkoma oddziałami do... Powtarzam, mamy nowe rozkazy od dowództwa, będziemy wjeżdżać kilkoma oddziałami do miasta Dolores, do centrum. Wy będziecie prowadzić, za wami będzie jechać lab 2, później Bravo oraz... Oni powiem, że zobaczyją. Wyjedźcie za Abramsa, my zaraz się ustawimy za wami. Tutaj chęćnie potwierdzam, utrzymajcie angażę sobie pozycję. Tutaj Alfa, Alfa cały czas będzie podążał ze Foxtrotem. Lab 1, zatrzymajcie się na chwilę, bo nie wszedliście. Chęćkę przyjąłem, na razie oczekujcie na mój rozkaz z ataku. Przyjąłem. Brawo, co jest grane? Poczekajcie na nas, musimy wsiąść do was. Blaster, poczekaj się chwilę, dobra? Mhm. Jasne. Na spokojnie. HQ to Alfa i Foxtrot, czy możemy ruszać do miasta odbiór? Tutaj chęćku nie potwierdzam, trzymajcie się. Tutaj hejsku wszystkich oddziałów, udajcie się na bezpieczną odległość od miasta, w kierunku miasta będzie kierowane ostrze o 10. Uniform 1 do Bravo, wchodzicie? Na razie oczekujemy przez chwilkę. Poczekajcie. A w sumie to możemy podejść. Dobra, Bravo, podejdźcie do tego lawa, co jest przed nami. Uniform 02 do wszystkich, oczekujemy na ustawienie się konwoju przed Abramsem. Uniform 1, za 2 minuty będziemy za wami.
Unifor 02 przyjął. Chodźcie, chodźcie. Jak podjedziemy do nich, to powiedz się, okej? Okay? Brawo siedzi? Brawo, wpojedziecie w siedzi, ruszę. Dobra, jeszcze podjedziemy. Do lewa podjechać, tak? Do lewa, za lewa. I jak się zatrzymacie, to powiedzcie, ja wysiądę i pogadam z nimi. Już? Okej. Okay. Tutaj Alfa do HQ. Czy możemy wchodzić do miasta razem z Foxtrotem odzyw? Tutaj Hećkiem potwierdzam, trzymajcie się z Foxtrotem. Halo panowie? Słyszycie mnie? Do brawo, jesteście już w gotowości? Czekajcie chwilę. Tutaj brawo, czekamy na rozkaz ataku od HQ. Jakby co, będziemy zaraz gotowi, HQ wyda rozkaz i będziemy szturmować. Melduję, że konwój dwóch lawów, brawo i Charlie oczekuje na zielone na wkroczenie do miasta. Jak się zrozumiałem, oczekujcie, do zbioru. Alfa do HQ. Czy cały czas A10 będzie atakował to miasto, czy możemy wchodzić? Odbyw. Informuj mnie. Okej. Hećkiew schodzi o zielone światło na wkroczenie do miasta. Okej, okay, ruszamy, będziemy ruszać. Siedzimy. Lab 1, 2, ruszajcie. Opona jednak się nie naprawiła. Nie, wszędzie to zrobiłem. Bo z górki było. Tylko tutaj alfa na skrzyżowaniu, odbija w lewo. Oj kurwa. Mina. Kontakt. 10 uzbrojonych przed nami. Gdzie? No, za zakrętem. Podnieś trochę do przodu, żeby mogło otworzyć ogień. Wciśnij się między lewo. Jeszcze nie otwieraj. Ruszać? Proszę za lewo. Wszystkich jednostek tu alfa, nie pchać się do przodu, na strzał dostał pocisk RPG. Lab 1, jak miniemy most, mówcie. Dobra, teraz widzę na dole. Nie z tego, z KM. Jak miniemy most, tak? No, mamy się wysypać w środku miasta. A gdzie jest lab 2? Jest przed nami? O, nas, tak. Oni prowadzą, oni nas mają tam wjebać do środka. Dobra, stój. Nasi są na wzgórzu, uważajcie. Nasi są na wzgórzu. Hećku do wszystkich od zachodu miasta będzie wchodzić duża Delta Force. Od zachodu Delta Force będzie wchodzić. Na wschód miasta jest w dolinie, w rzece, drugi czołg. Słyszeliście to? Lafirynka? Uniform 02 do wszystkich. Chyba nas dostał. Który był w dolinie rzeki i już nie żyje. Który nasz? Czy Laf? Ściągnęli go. Ten w wodzie to nie był nasz? Nie, to nie był nasz. To był wróg. Hmm.
Możecie nas... kurwa, co ten Love, kurwa, dwójka robi? Charlie do HQ, czekam na zielony na możliwość wkroczenia do centralnej części wyspy. Cześć, HQ zielony. Przyjął. Do zabioru. Panowie, mamy zielone. Łodyga prowadzisz, kieruj mi się mostem w centrum miasta, jak tylko będzie czysto. Love 1-3. Do pierwszych zabudowań? Jeszcze raz. Charlie zgłasza. Na radiu mówię krótkim. Czy dacie radę przejechać przez most w tym momencie i wysadzić nas przy pierwszym zabudowaniu? Nie, nie dam rady. Ale zaraz będziemy ruszali. No, my już dostaliśmy zielone światło. No jest konflikt interesów tak zwany. Czemu? Mamy się trzymać za lawę. Nie, to już jest, to już nie dotyczy. HQ powiedział, że możemy atakować bezpośrednio. Także jeżeli jest droga wolna przez most, to możemy cisnąć. Ja tak... No dobra. Nasze chłopaki idą przez most, możecie iść jak chcecie. Cofaj, Chopin. Mamy tam wjechać na pełnej piździe, wy macie nas wysadzić. I my będziemy mu spierzać, nie wiem, Felu, pójdziemy od West tymi zabudowaniami, za drogą. Wiesz o co chodzi, nie? Felu. Co jest? Jak wysiądziemy, prowadzisz. Bierzemy West tej strony wysepki. Okej, dobra. Jakieś pancerne mają coś. A ty mógł 322, to jest nasz tu? Charlie do Uniform 2 zgłoś. Tu Uniform 2 zgłaszam. Dobra, jesteśmy za mostem? Uniform 2 przyjął. Jeszcze, 50 metrów. Stój, wróg na... Nie stawajcie na moście, kurwa. Jeszcze, na zakręcie dopiero się zatrzymał. Uniform 2, nie... Stoimy, brawo. Dobra, wysiadka, brawo, pod osłonę. Felu West, bierzesz West. Czekaj, najpierw się rozejrzyj. Wychyl się i zobacz, czy widzisz coś. Okej, dobra, ruszaj na North tym brzegiem, przy zabudowaniu. Wszyscy za Felem. Dawaj dalej. Na north. Nie przez most, na north. I za ostatnim budynkiem skręć w prawo. Na south jest przy budynkach. Czekajcie, niech przyjadę. Dobra, to jest na. Okej, ruszaj. Felu, kieruj się na ten dym przed nami. Okej. Specjaści do HQ, czołg nieoperacyjny. Chcecie przyrzucać ze zero? Charlie do Uniform 2, przemieść się na wschód 50 metrów za czołg, osłaniamy cię. Specjaści do wszystkich jednostek, wchodzimy wschodnim mostem w kierunku do miasta. Są blisko. Felu, zlokalizuj i spróbuj wyeliminować. To jest nasz. To jest nasz? Tak, to
Kenji, czekaj, gdzie tam łazisz? Felu? No. Jak dalej możemy iść? Na northeast. Na northeast, tam pomiędzy tymi kamienicami. Kenji, ruszam. Okej, zatrzymajcie się i spróbujmy zobaczyć, czy coś na northeast widać. Swój northwest. No już po drugiej stronie są. Na southwest, czysto. Na east jest na... PTSi do HQ, sprawdzamy koszary na północy miasta, bez odbioru. Podajcie na southwest. Do mnie tutaj dawajcie. Na moście są nasi, spróbujcie zlokalizować naszego strzelania. Zlokalizować? Spróbować zlokalizować, dokąd strzelają. Strzelaj gdzieś w prawo. Mi się wydaje, że tam między budynkiem na Southwest. No i... Ciekawe, czy da się wejść na któryś z dachów tego budynku. Ale pewnie się nie da. No, proponowałbym nie próbować. Charlie do HQ zgłoś. HQ zgłasza. Melduję, że Dolore jest zabezpieczone. Specjaliści meldują koszary zabezpieczone. HQ rozumiałem, po zabezpieczeniu miasta całkowicie proszę o udanie wszystkich jednostek do punktu Alfa i 70. Okej, okay, panowie. Felu. Będziemy ruszać kierunek northwest. Precyzować dokładnie gdzie odbiór. Miasto jest czyste. Jest to północny kompleks razem z wieżą radiową. Jak zrobisz się? Alfa przyjął. Zmierzamy. Specjalci potwierdzają, został również zabezpieczony. Idź w tym kierunku jak idziesz, tam do tego kompleksu u góry. W środku kompleksu u góry są nasi. Jasne. Na northwest jest ten kompleks, to jest jeszcze nie ten kompleks, sorry. Ja powinienem niszczyć czołg na południowej stronie rzeki ZP. Dawaj na northwest. Ten czołg po 10 czy 20 minut jest już nieopłacalny. Tutaj alfa, robiliśmy go. Przyjąłem, aczkolwiek. Do zabieru. Za tym domkiem przed nami skręć w prawo. Całość, spocznij. No na te 72 dwójki około 80 poszło na kar po jednej, a na ten czołg, ten jakieś 40 w mieście. Że to możemy? No jak jest tam
Kuternoga. Kto tam był dowódca? Ale co? Jeszcze raz? Chodź tam dalej, do bramy. Chodź może do, tam, do ISK. No tu jest ISK. Ale to mam wycofać tutaj obokiego Habika czy co? Nie, swój tam Habik. Dobra, już kupujemy jakiś bardziej transportu bądź. Habik, powiem tak. To, że my będziemy tutaj. Weź sprawdźmy, ja się nie jestem ranny. Ja też chyba. Ja też chyba jestem ranny. Tutaj alfa w miejscu. Brawo, podejdźcie pod lawy. Ustawcie się jakoś w linii i będzie fota i jakieś chyba info. Po co wchodzić? Nie wiem. Aha, tak ogólnie pod lawy. No dobra, ale nie ma. Sąsiad do naszego lawa. Mogę tutaj jeszcze bramce zostawić. Dobra, chodź, wejdziemy. Wejdź jako kierowca. Chodź, proszę. Kto strzał? Wola Boga. Kucnie pierwszy rząd, bo tu ciasno też. Wiem, jak silnik jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Na głowie silnik. Nie, no kurwa, to fajnie. Co? Myślę, że jest puste. No, więc to tam myślę. Tutaj weź tą wieżę trochę do góry i w lewo, bo dalej była złamana. Tomic, jesteś w pojeździe? Co jest, Miki? Nic, robimy sobie zdjęcie. Tam jest. Na Facebookach kiedy? Dobra, machamy do zdjęcia. Fixon, nie wzdycha. A to macha, sorry, dało. Dobra, krótek jest okej. Ktoś czy jeszcze leci, czy to wszyscy? Nie, już majorze, możecie robić foto. Podsumowanie. Misję udaje. Uważam, że zakończono pomyślnie. Wszystkie punkty zaliczone. Aha. Jakiś większy strat nie widzę. Tak, coś więcej gadać. Wynik pozytywny. Jeśli ktoś robi jakieś zdjęcie, to teraz. Może ktoś tam ma nową kamerkę. Jeszcze wyluzujcie z tym pilotem. Ale już spokojnie, nie wszyscy naraz. Może mikron, co? Co jest? Masz dobrą kamerkę? Z aparat? Dobra, czekajcie, ja zrobię. No dobra, no. Tak średnio raczej. Dobra, to niech major zrobi. Tak średnio bym powiedział.